Hej dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam coś dla tych z Was, które zapuszczają włosy i chciałyby troszkę przyspieszyć ich wzrost, zahamować wypadanie i dorobić się nowych baby hair. I mam nadzieję, że dzięki temu, że sposoby są zupełnie różne, będziecie mogły wybrać dla siebie taki, który będzie Wam najbardziej odpowiadał, będzie dla Was najwygodniejszy, nie wiem, będzie zajmował Wam najmniej czasu, albo po prostu poczujecie, że będzie najbardziej odpowiadał Waszym włosom. Jeśli chodzi o zapuszczanie włosów i przyspieszanie ich wzrostu, systematyczność jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, więc jeśli wybierzemy zły sposób, który będzie nas męczył i na który nie będziemy miały czasu, albo który będzie dla nas niewygodny, najprawdopodobniej nie będziemy wykonywać go systematycznie i nie uzyskamy takich fajnych rezultatów, jak na przykład nie wiem, stosując wygodniejszą wcierkę codziennie albo po każdym myciu. Możecie oczywiście łączyć parę sposobów, jeśli macie na to chęć i czas. Ja zaczynam od wcierek. Jedną z najfajniejszych i najlepiej działających u większości osób wcierek, jakie możemy sobie same przygotować, jest wcierka z kozieradki. Ja o kozieradce dużo już pisałam na blogu, jeśli chcecie jakichś dokładniejszych informacji na ten temat, możecie sobie zerknąć w linki na dole. Kozieradka świetnie radzi sobie z wypadaniem włosów i wzrost włosów naprawdę mocno przyspiesza, co faktycznie zadziałało u bardzo wielu osób. Musicie oczywiście sprawdzić, czy nie jesteście na nią uczulone, ale generalnie to się bardzo rzadko zdarza. Ja trafiłam chyba w internecie na tylko jeden taki przypadek, ale jeśli u Was też tak było, to dajcie znać. Kozieradkę kupujemy w sklepie zielarskim. Ona kosztuje tam parę złotych. To są takie zmielone nasiona kozieradki, z których możemy przygotować naszą wcierkę do włosów. Przygotowujemy wywar z naszej kozieradki, zalewając na przykład łyżeczkę albo dwie wrzątkiem. Ja zalewam najczęściej łyżeczkę do pełna w szklance i zostawiam do ostygnięcia, a później aplikuję na skórę głowy przy pomocą takiej pipetki, która służy mi też do aplikowania olejków i różnych innych wcierek. Najlepiej aplikować kozieradkę po myciu włosów, ale jeśli chcecie, możecie to robić nawet codziennie, wtedy przynosi to faktycznie najlepsze rezultaty. Będziecie mogły po jakimś czasie zaobserwować, że Waszych włosów przybyło, pojawił się pewnie baby hair, włosy będą rosły szybciej i najprawdopodobniej kozieradka zahamuje wypadanie. Jeśli wypadanie włosów u Was spowodowane jest jakimiś bardziej poważnymi dolegliwościami, to najlepiej udać się do lekarza i oczywiście sama kozieradka najprawdopodobniej nie pomoże, ale warto spróbować. Wiele dziewczyn skarży się na zapach tego wywaru, który zaczyna po pewnym czasie przypominać rosół. To jest dokładnie taki sam zapach, ale mój sposób na to jest taki, że ja po prostu codziennie przygotowywałam sobie świeżą mieszankę, ponieważ ona tak naprawdę na początku, po zalaniu wrzątkiem, ma bardziej ziołowy zapach. Ja akurat w tym momencie nie wyczułam takiej typowo rosołkowej nuty, bo ten wywar nabiera jej tak naprawdę po jednym dniu. Także myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby sobie jakoś z tym zapachem poradzić. No i bardzo polecam Wam kozieradkę, ponieważ ona jest dobra nie tylko na włosy, ale również na niedoskonałości. Możemy stosować ją w formie maseczek punktowo albo w formie toników, co się naprawdę genialnie sprawdza u wielu dziewczyn, które mają problemy właśnie z niedoskonałościami, więc warto wypróbować. Teraz przejdziemy do drugiej, najbardziej popularnej chyba wcierki, o której pisałam jakiś czas temu na blogu, do jantaru. Jantar faktycznie świetnie przyspiesza wzrost włosów. Ta wcierka ma bardzo fajny skład i jest całkiem tania, ponieważ kosztuje około 11 zł. Najlepiej stosować ją codziennie i również po myciu. Zdarzają się osoby, które obserwują po stosowaniu tej wcierki wysuszenie skalpu i zdarzają się osoby, które piszą, że skóra głowy jest super nawilżona i na przykład problem z łupieżem znika. U innych z kolei ta wcierka może ten łupież wywoływać. Tutaj reakcje są bardzo indywidualne i ciężko coś wyrokować, ale myślę, że warto ją sprawdzić samemu. Jeśli bardzo zależy Wam na tempie przyrostu po na przykład nieudanej wizycie u fryzjera i takim mocnym ścięciu włosów, to ja teraz zdecydowanie polecam, ponieważ ona ze wszystkich stosowanych przez dziewczyny wcierek chyba najbardziej przyspiesza wzrost włosów. Oczywiście jeśli chodzi o takie wcierki sklepowe. Jeśli jednak nie możecie znieść zapachu kozieradki, to polecam Wam jeszcze lukrecję, która działa mniej więcej w ten sam sposób. Nie jest tak bardzo skuteczna, ale zapach jest o wiele przyjemniejszy. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, o którą przypomniałam sobie teraz. Po używaniu wcierki z kozieradki zauważyłam, że moje włosy mniej się przetłuszczają, a skóra głowy nie wiem, dłużej jest świeża. Natomiast jantar troszkę te moje włosy u nasady obciąża, ponieważ on ma taką bardziej gęstą i troszkę, nie wiem, może taką lepiącą się konsystencję. Dlatego najprawdopodobniej jantar nie będzie takim rozwiązaniem na co dzień dla dziewczyn, które myją włosy na przykład 2 albo 3 razy w tygodniu.
Nie, raczej dwa razy w tygodniu. Ale może być fajnym rozwiązaniem dla dziewczyn, które myją te włosy codziennie i po prostu po takim myciu mogą sobie tą wcierkę zaaplikować. Ona fajnie usztywnia włosy i przy odpowiednim ułożeniu może sprawić, że one będą odbite od nasady i ta fryzura się troszeczkę optycznie powiększy. Kozieradka tak bardzo nie działa, ale zauważyłam, że też może troszkę w tym pomagać. Jeśli nie odpowiada Wam formuła wcierek, a na przykład bardzo lubicie olejować włosy, to polecam Wam takie przyspieszające wzrost i wzmacniające cebulki olejowanie skóry głowy przed myciem. I na początek polecam Wam taki olejek, który jest chyba najbardziej kojarzony i został stworzony właśnie z myślą o przyspieszaniu wzrostu włosów. To jest olejek Kali stymulujący wzrost. Te olejki są dość duże i dość drogie, ponieważ ten olejek kosztował około 60 zł i polecam Wam kupowanie takich olejków na spółkę, nie wiem, z przyjaciółką, która ma podobny problem, mamą czy tam jakąś znajomą, bo taki olejek trudno zużyć szybko i on zwykle zostaje z nami na dłużej, a połowa to i tak będzie zupełnie zadowalająca ilość i na pewno pozwoli Wam na szybsze zapuszczenie włosów. I on faktycznie tą skórę głowy dość mocno stymuluje. Podobnym rozwiązaniem jest inny olejek, Sesa, który działa tak naprawdę podobnie. Ja nie widziałam dużej różnicy na skórze głowy, widziałam większą różnicę na włosach na całej długości, ponieważ tymi olejkami możemy również olejować całe włosy. Jeśli chodzi o moje takie wysokoporowate włosy, to zdecydowanie wolę ten olejek Kadi, bo troszkę lepiej na nie działa, ale bardzo ważny może być też zapach, ponieważ to są indyjskie olejki i one mają bardzo charakterystyczne zapachy. Moim zdaniem Sesa z wszystkich olejków, których używałam, ma najbardziej intensywny zapach i powiedziałabym, że to będzie taki zapach najcięższy do przełknięcia dla dziewczyn, które nie lubią tego typu zapachu. Aczkolwiek zdarzają się też dziewczyny, jest ich nawet bardzo dużo, które ten zapach uwielbiają, więc no to jest kwestia bardzo indywidualna. Jeśli jednak wolicie bardziej delikatne zapachy, to polecam ten olejek Kadi, który jest taki bardziej sezamowy, może taki bardziej orzechowy, troszkę taki delikatniejszy, bo Sesa jest bardzo, bardzo intensywna i myślę, że nie każdemu może przypaść do gustu. Skórę głowy najlepiej olejować przed myciem, albo na całą noc, albo nie wiem, na 2-3 godzinki, czy też na godzinę, to zależy od tego, ile macie czasu. I olejowanie skalpu jest taką troszkę najbardziej chyba czasochłonną metodą, ale ona również przynosi świetne rezultaty, no i tak jak mówiłam, nie tylko na skórze głowy, ale również na całych włosach. Więc jeśli stosujecie oleje na całe włosy, na przykład nakładacie na włosy olej kokosowy, a chcecie przyspieszyć ich wzrost, to opłaca się kupić inny olejek do skóry głowy, który ten wzrost faktycznie pobudzi jakoś i przyspieszy. Pokażę Wam jeszcze dwa inne olejki, które są ciekawe i które również stymulują nasze włosy do wzrostu. I to są tym razem mniejsze olejki, które warto wymierzyć z olejkiem bazowym, ponieważ stosowane na skórę głowy solo mogą być drażniące. Pierwszym z nich jest olejek musztardowy. Jakiś czas temu w internecie pojawił się przepis chyba na taką wcierkę czy maseczkę, która miała powodować 10-centymetrowy wzrost w miesiąc i ona była oparta właśnie o gorczycę. I tutaj taki olejek może spełnić trochę podobną funkcję, chociaż wiadomo, że 10 cm w ciągu miesiąca na pewno nam nie przybędzie, ale olejek musztardowy mocno stymuluje skórę głowy. Ja Wam podam linki do tych wszystkich produktów na dole, więc się nie obawiajcie. Taki olejek musztardowy też ma firma Dabur, ja mam akurat taki ze skarbów Maroka. I najlepiej wymieszać go właśnie z jakimś innym olejkiem bazowym, ponieważ solo ten produkt jest naprawdę bardzo silny i może trochę podrażniać. I tutaj już zostało go tylko troszkę. Ja robiłam też z niego mieszance mojej przyjaciółce, która wybrała się do fryzjera i skończyła z trochę za krótką używką, którą chciała szybko zapuścić i ona też używała właśnie tych olejków. Jednym z nich był też olejek imbirowy, który też fantastycznie pobudza ukrwienie skóry i powoduje, że włosy rosną o wiele, wiele szybciej. Także te dwa olejki też Wam polecam, jeśli lubicie się, nie wiem, bawić w takie mieszanki albo przygotować coś same. Więc sposobów, które możecie wybrać, jest naprawdę wiele. Możecie również zdecydować się na suplementację od środka i wzmacnianie włosów od wewnątrz. Jeśli chodzi o suplementy, ja jestem szczególnie zadowolona z takiego, którego jedno opakowanie już zużyłam i to jest solder na włosy, skórę i paznokcie. I pisałam też o nim ostatnio na blogu. Suplementy generalnie sprawdzają się najlepiej, jeśli chcemy zagęścić włosy, jeśli chcemy, aby wyrosło nam dużo nowych baby hair. Mi zależało głównie na zagęszczeniu włosów na linii czoła, tutaj albo szczególnie w jednym miejscu, w którym stosowałam wcierki, ale one nie dały tak fajnego efektu jak właśnie
prawie 2 miesiące kuracji tymi tabletkami. I tych nowych włosków wyrosło mi faktycznie sporo, szczególnie tutaj, gdzie mi na tym zależało. Praktycznie na całej głowie faktycznie mam te nowe włoski, one są w większości już no, takie dość długie. Również ich wzrost przyspieszyły oczywiście wcierki i takie regularne stosowanie tego wszystkiego. Miesięczna kuracja tym preparatem kosztuje 30 zł, bo tutaj mamy 60 tabletek za 60 zł, ale z tego co mi pisałyście, te ceny w różnych aptekach są różne. Ja kupuję te tabletki w aptece studenckiej na ulicy Studenckiej w Krakowie, ale wiem, że one w różnych miastach, w różnych miejscach się pojawiają. Jeśli chodzi o te sposoby, które ja mogę Wam polecić, to jest już wszystko, ale jeśli macie takie swoje sprawdzone sposoby na szybszy wzrost albo pobudzenie nowych włosków do wzrostu, to koniecznie piszcie, Wasze rady na pewno się przydadzą innym dziewczynom. Jeśli miałyście też takie bardziej skomplikowane problemy, na przykład z wypadaniem i przechodziłyście kurację u dermatologa, to również o tym napiszcie, to jest bardzo ciekawe i myślę, że też pomoże i jakoś zmobilizuje inne dziewczyny, które mają poważny problem, dlatego żeby się tym jakoś zająć. No i wiadomo, że z tymi wszystkimi specyfikami nie warto przesadzać. Najlepiej wybrać na początek jakiś jeden, sprawdzić przez pewien czas, jak on się u Was spisuje, albo jakoś mądrze i fajnie połączyć parę w ten sposób, żeby one się ze sobą nie kłóciły i żeby nie narobiły więcej szkody niż pożytku. Po prostu obserwujcie, jak zachowuje się Wasza skóra głowy, jak zachowują się włosy, czy im to odpowiada, czy nie. I wszystko powinno być dobrze. Tym sposobem faktycznie możemy osiągnąć taki dość duży przyrost, nawet do 4 cm w miesiącu. Co mi się też raz udało, bo to było właśnie 3 cm z hakiem, co jest w moim przypadku dość dobrym wynikiem, ponieważ moje włosy rosną z natury dość wolno. I udało mi się wreszcie zapuścić grzywkę właśnie dzięki tym rzeczom, także bardzo, bardzo je polecam. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Czekam na Wasze komentarze i Wasze sposoby. Piszcie koniecznie. Ja się z Wami żegnam, już do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!